szkole podstawowej w Trzęśniewie odbył się gminny konkurs czytania ze zrozumieniem. Do rywalizacji przystąpiło 10 uczniów klas trzecich, wcześniej wyłonionych na etapach szkolnych. Serdecznie Was witam na kolejnym gminnym konkursie czytanie ze zrozumieniem. Konkurs jest pod patronatem pana wójta gminy Kościelec, Dariusza Ostrowskiego, ponieważ pan wójt ufundował większość nagród. Słuchajcie, czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważne dla każdego człowieka. Dla Was małych dzieci, którzy uczą się tego czytania teraz, dla dorosłych osób, ponieważ słuchajcie, jeżeli będziecie czytać po prostu, żeby czytać, tak, nie będziecie wiedzieli, co jest tam napisane, a w dorosłym życiu bardzo Wam się to przyda, ponieważ czeka Was czytanie bardzo ważnych dokumentów, będziecie startować do szkół, później ponadpodstawowych, później do pracy. Jest to bardzo ważne dla każdego człowieka, i małego, i dużego. Czytanie ze zrozumieniem sprzyja precyzyjnemu formułowaniu myśli, rozumieniu kontekstów i odkrywaniu wielowymiarowości słów. Wójt podkreślił, że wszyscy uczestnicy konkursu są zwycięzcami, ale najlepiej z rozwiązaniem testu poradzili sobie Jakub Góralski z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, który zajął pierwsze miejsce. Drugą lokatę zajęła Olga Słodkiewicz ze szkoły w Kościelcu, a trzecie miejsce zajęła Laura Widerska, również z Kościelca. Wręczono również wyróżnienia. Otrzymali je Maciej Chudy ze szkoły w Dobrowie, Tymoteusz Pawłowski z Kościelca i Wiktoria Wróblewska, również ze szkoły w Kościelcu. Pozostałe dzieci odebrały dyplomy i drobne upominki. Jest to wyjątkowy konkurs, dla mnie chyba najważniejszy ze wszystkich, bo czytanie ze zrozumieniem praktycznie rzecz biorąc jest potrzebne w każdej dziedzinie życia. Jeżeli chodzi o naukę, to zarówno matematyka, fizyka, polski, historia, no wszędzie po prostu trzeba czytać, tak, i myśleć. Myśleć i rozumieć ten tekst. I to jest najważniejsze, dlatego cieszymy się niezmiernie, że są tutaj osoby, które biorą udział w tym konkursie i że ten konkurs naprawdę tak na takim wysokim poziomie stał, jak to zresztą pani dyrektor to przedstawiła. Cieszymy się naprawdę bardzo, bardzo z tego powodu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i trzymamy kciuki za Waszą dalszą edukację.